Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku i na wstępie kilka ogłoszeń. Zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do zostawienia łapki, jak i dzwonka przy subskrypcji, aby być na bieżąco z live'ami. Ostatnio jest dużo live'ów, więc fajnie było, gdybyście na nie wpadli, zostawili łapę i z nami pogadali. A na dzisiaj, co dla Was przygotowałem? Przygotowałem dla Was Pikachu V-Boxa i taką puszeczkę z Lucario. To są nowości, które można obecnie dorwać w sklepach, znaczy już nie takie nowości, ale to są produkty, które można obecnie dorwać w sklepach, więc zobaczymy sobie, co jest w środku w takim Pikachu V-Boxie. Więc tak, mamy dwie promki. Mamy Mimikyu i Pikachu. Zobaczcie Mimikyu, jakiego swirla ma w lewym dolnym rogu. Fajne takie dwie promeczki. Oczywiście oversize'owe Pika, ale się mieni. Oversize'owe Pika pójdzie do klaserka. I tak, co tu mamy? Brilliant Stars i dwa Fusion Strike'i. Ciekawy zestaw. A jeżeli chodzi o puszkę, te mini tiny. W mini tinach w środku jest żeton. Standardowo obrazek do ułożenia. I mamy tu Fusiona i Chilling. No więc dzisiaj taki zestaw na odcinek. Zobaczymy, co uda nam się fajnego dropnąć. Łapa pewnie już pod odcinkiem zostawiona, bo amerykańscy naukowcy już nieraz udowodnili, że łapa zostawiona pod odcinkiem polepsza dropy. Zobaczmy, co z takiego fajnego Pikachu V-Boxa uda nam się trafić. Trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego poleciało. Standardowo kodzik dla Was. I zobaczmy. No, zaczynamy od Tropiusa. Claydol, Freshwater Set, Mincino, Baltoy, Snorunt, Nosepass, za Nosepassem Dedenne. Na rewersie Karen's Care, no i zwykły Heatran. To może teraz Fusion z Pikachu V-Boxa. No coś fajnego, fajnie by było takiego boksika sobie trafić. Bo tu jest zawsze jakaś szansa na fajny drop. A tu już niedługo Astral Radiance i fajne produkty też są na horyzoncie, tylko większość z nich jest niestety opóźniona, bodajże do 20 maja. Będziemy musieli na nie poczekać, więc jeszcze dość długo. Na rewersie Sligo i zwykły Centiskorcz, no więc tutaj jakby nie patrzeć, może skończmy Pikachu V-Boxa i dopiero się wypowiemy. Bo dla promek to zawsze warto kupić. Jakie by tutaj dropy nie były, to dla promek warto chyba zawsze sobie kupić. Semipur, Bugcatcher, Wigglytuff, Jodud, Tynamo, Galarian Meow, Gossifleur, na rewersie Ninetales, Electros. Kolejne tak zwane non-holo. Ostatni pak z Pikachu V-Boxa. Nadzieja w ostatnim paku. O, jest. Kto wie, to wie. Biały kot oznacza, że będzie tutaj Electabuzz, Hawlucha, Weezel, Gible, Trapinch, Crodant i zwykły Clefable. No to powiem Wam, że jeżeli chodzi o Pikachu V-Boxa, tak najbardziej warto kupić, bo są fajne promki. Ale na dropy bym się nie nastawiał. Oczywiście ktoś trafi Charizarda pewnie z tych Pikachu V-Boxów i będzie bardzo zadowolony. Alternata. Ja zadowolony obecnie nie jestem. Okej, okay, puszka. Fusion Strike. Zobaczmy, co w takiej puszce z Fusion Strike'ona. Dzisiaj krótszy odcinek będzie. Tutaj kod odwrócony. Dawno nie było odwróconego kodu na odcinku. Z Fusion Strike'ona. Marill, Grubin, Mantine, Gudra na rewersie i zwykły Toxic Rock. Ciekawe, czy to będzie rekordowy odcinek, na którym nie trafimy nawet żadnego holo. Ale przynajmniej wiemy, co jest w środku, jakie dodatki. No i tutaj na tej podstawie możecie podjąć decyzję, czy sobie kupić. Jak wiecie już, co jest w środku. Czy nie kupować.
Furfru, Diglett, Larvesta, Inkay, Rockruff, Furfru. Jest holo. Na tyle paków mamy jedno holo, więc niesamowicie dzisiaj nam drobnęło. Widocznie za mało łapek pod odcinkiem, więc zostawcie łapkę. I jeszcze raz przypomnę o subskrypcji, dołączajcie również do Discorda, bo na Discordzie już jest ponad 500 osób i naprawdę świetne informacje, świetnie się tam razem bawimy. Jak i obok subskrypcji zostawcie dzwonek, żeby dostać powiadomienie, kiedy będzie live. Odcinki są we wtorki, czwartki i niedzielę lub tego dnia również będzie live właśnie we wtorki, czwartki lub niedzielę. Super. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek i szybkie dropy się Wam podobały i widzimy się w kolejnych odcinkach i na kolejnych live'ach. Dzięki, cześć!